Cześć kochani, tu Gruba Ryba Lumin. Słuchajcie, nareszcie doszedłem do ładu i składu. Jak widzicie, wylęgają się skalary i jest tego dosyć sporo. Zobaczcie. Wszystko z ogonkami. Dosłownie piękny wylęk, bo wszystko się udało tak jak trzeba. I słuchajcie, parametry wody przy tym wylęgu były zaledwie 4 stopnie twardości, pH 7,0 i temperatura 28,1 stopnia. Zobaczcie, pięknie, naprawdę wszystko pięknie wafluje. Tak więc wylęk skalara jak najbardziej się udał. Teraz będzie czas na to, żeby nastawić Artemię i szykować się do wykarmienia maluchów, zarówno pierwotniakiem, który wam, zarówno nicieniem, który wam pokazywałem we wcześniejszych odcinkach, jak i Artemią, którą też wiecie jak już wylęgać. Słuchajcie, pokażę wam co tam jeszcze u ryb. Nasze 333 Select siedzą już wszystkie w grotach. Ciach i ciach, proszę bardzo, siedzą wszystkie w grotach i generalnie mam nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do tarła. Na razie nie widzę jakichś tam zabójczych tych. Samiec widzę, że tutaj jest pobudzony i tam sobie ostro wachluje i się denerwuje, to dobry znak. Natomiast tutaj u 236 Basic powinno dojść do tarła. Tam jest samiczka. Zobaczcie jak gruba. Brzuszek już taki mega, mega wybity i mam nadzieję, że dojdzie tutaj do tarła, bo samiec wachluje. Obok 201. Samiec już nareszcie w grocie, ale nie wiem czy będę w stanie zobaczyć gdzie jest teraz samica, ale tutaj jedna i druga samica, a jest tam gdzieś za filterkiem, jest tak nabita ikrą, że po prostu poezja. Niestety jest bardzo wysokie ciśnienie, nie wiem czy coś z tego będzie, natomiast zobaczymy na dniach. Dobra, to był krótki filmik, ja biorę się za nastawianie Artemii. No, trzymajcie się.